Dowiedzieliśmy się właśnie, że Donald Tusk zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Jest to informacja zaskakująca. Być może uzasadnieniem tym jest zasmakowanie w władzy, a władzę istotniejszą ma premier. Jednak w polskim systemie konstytucyjnym premier, który nie ma prezydenta współpracującego z rządem, ta władza jest jednak nie do końca realizowana. Dlatego też jest kwestia, czy pomysł Donalda Tuska to jest zostać premierem, a prezydentem zostaje inny przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, na przykład Bronisław Komorowski, wtedy okazuje się, że rzeczywiście władza jest w 100% w jednych rękach, tak czy prawie tak jak była za czasów, kiedy większość w Sejmie miało SLD, a prezydentem był Kwaśniewski. Jednak to nie jest takie pewne. Więc jest kwestia, czy też Donald Tusk może sobie wyobraża, że jeszcze uda mu się zmienić konstytucję tak, żeby główna władza była w ręku premiera, tak zwany system kanclerski, na to dosyć małe szanse, dlatego tu trzeba mieć większość konstytucyjną i wymaga to czasu. Moja opinia na temat ewentualnej takiej zmiany konstytucyjnej jest pozytywna, dlatego że w Polsce system, w którym blokuje prezydent premiera, premier prezydenta, jest niedobry. Ale jak mówię, nie sądzę, żeby Donald Tusk zdążył te zmiany przeprowadzić, czyli liczy na to, że będzie miał stosunkowo dużą władzę jako premier, a w połączeniu ze swoim prezydentem to będzie już pełnia władzy.